Witam serdecznie, to Ania Lipska-Buchholz. Dziś wyjaśnię Ci, czym jest biorytm skóry. Dlaczego kremu nocnego nie powinnaś nakładać rano? O jakiej porze dnia najlepiej położyć maseczkę, aby przyniosła najlepszy efekt? A kiedy nie jest odpowiednia pora na wykonanie peelingu? Czyli jak sprytnie ułożyć naszą pielęgnację, aby uzyskać optymalny efekt? W części pierwszej opowiem, co się dzieje w naszej skórze w ciągu dnia, a w kolejnym filmiku, co się dzieje wieczorem i w nocy. Skóra jest niezwykle inteligentnym organem i pełni ważne funkcje. Przede wszystkim chroni nasz organizm przed czynnikami zewnętrznymi i przed utratą wody oraz reguluje temperaturę ciała. Komórki skóry mają zaprogramowany wewnętrzny zegar i w zależności od mijającego czasu w ciągu doby i procesów zachodzących w naszym organizmie zmieniają się ich potrzeby. Stąd zdarza się, że patrząc w lustro rano nie jesteśmy zachwycone, a kilka godzin później patrzymy na siebie bardziej przyjaźnie. Dzieje się tak, ponieważ pomiędzy 5 a 8 rano nasza skóra pracuje bardzo powoli. Woda, która nagromadziła się w ciągu nocy, często objawia się w postaci obrzęków. Stąd też pewnie nieraz zdarzyło Ci się zobaczyć opuchnięte powieki i worki pod oczami. Możesz je zmniejszyć, przykładając zimne łyżeczki do oczu, włożone uprzednio do zamrażalnika. Również niezłym sposobem jest nałożenie na okolice oczu grubej warstwy żelu ze świetlikiem, wyjętego prosto z lodówki. Zimno bardzo dobrze obkurcza naczynia i niweluje nabrzmiałe powieki. Ponadto, aby pomóc skórze, warto byś wzięła naprzemienny ciepło-zimny prysznic, który pobudzi krążenie i zmniejszy obrzęki. Jeśli zimny prysznic jest dla Ciebie czymś niewyobrażalnym, to możesz wspomóc krążenie masując ciało gąbką lub rękawicą. Oprócz oczyszczenia ciała, równie ważne jest dokładne usunięcie zanieczyszczeń i toksyn z twarzy, które nagromadziły się w ciągu nocy. Sięgnij po delikatny preparat, który nie podrażni Twojej cery. Jak już wspominałam w filmiku o prawidłowym oczyszczaniu, przytarcie skóry tonikiem nie wystarczy. Po dokładnym oczyszczeniu i stonizowaniu skóry nałóż krem dzienny, najlepiej z filtrami przeciwsłonecznymi. O tej porze nie eksperymentuj z nowymi kosmetykami, gdyż skóra jest skłonna do podrażnień i reakcji alergicznych. To również nieodpowiedni moment na peeling, który pozbawi ją warstwy ochronnej, czy na depilację, gdyż skóra w tym momencie jest nastawiona na ochronę przed czynnikami zewnętrznymi i niechętnie przyjmie jakiekolwiek nowości czy intensywniejsze kosmetyki. W godzinach od 8 do 10 zwiększa się ukrwienie skóry, znikają obrzęki i rysy naszej twarzy są najbardziej wyraziste, a skóra jest świeża i wypoczęta. To najlepszy czas na makijaż. Nałożone w tym momencie kosmetyki kolorowe najlepiej stopią się ze skórą i makijaż będzie utrzymywał się dłużej. Niestety nie każdy z nas może sobie na to pozwolić, gdyż o tej porze często już jesteśmy w biegu. Jeśli musisz makijaż wykonać wcześniej, użyj tylko sprawdzonych i delikatnych kosmetyków, aby nie podrażnić skóry. Pomiędzy 10 a 13 zaczynają intensywnie pracować grucze ołowiowe. Około południa buzia zaczyna się błyszczeć. Na pewno też to zauważyłaś. Aby przedłużyć świeży wygląd, przyłóż do twarzy bibułkę matującą lub chusteczkę i delikatnie przypudruj cerę. Nie nakładaj pudru bezpośrednio na twarz, gdyż wchłonie nadmiar sebum i może się zważyć i zgromadzić w porach. Zamiast odświeżonej matowej buzi będziesz miała nieestetyczną maskę. Niestety od 13 do 17 skóra ma tylko trudniej. Ponieważ zmniejsza się jej ukrwienie, skóra jest gorzej dotleniona, nabiera szarawego kolorytu, a zmarszczki i pory stają się bardziej widoczne. Szczególnie jest to uciążliwe, jeśli pracujesz w klimatyzowanym pomieszczeniu, które z Twojej skóry dodatkowo jeszcze wyciąga wodę. Wtedy najlepszym sposobem na poprawienie wyglądu i samopoczucia jest spryskanie twarzy wodą termalną i osuszenie chusteczką. Woda termalna nawilży, złagodzi ewentualne zaczerwienienia i zniweluje zmęczony wygląd. Zamiast wody możesz użyć hydrolatu, czyli wody roślinnej. Pamiętaj też o piciu wody, która zapobiegnie odwodnieniu skóry i zmniejszy szary koloryt. Jeśli masz możliwość, wyjdź na chwilę na powietrze, aby dotlenić nie tylko komórki skóry, ale również mózgu. Nawet krótki łyk powietrza dodaje energii i pomaga lepiej funkcjonować całemu organizmowi. Jeżeli planujesz depilację woskiem, pastą cukrową lub laserem, to umów się na wizytę między 15 a 17. Skóra w tym czasie jest najbardziej odporna na ból, więc zabieg dla Ciebie nie będzie tak nieprzyjemny. O 17 kończy się cykl ochrony skóry i rozpoczyna cykl regeneracji. Opowiem Ci o nim w następnym filmiku. Do zobaczenia!